sieci komputerowe. Część druga, wideokast moduł drugi, adresacja IPv4. Witam wszystkich zainteresowanych zgłębianiem wiadomości na temat jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin na świecie, sieci komputerowych. Dzisiaj poszerzysz swoją wiedzę z zakresu sieci komputerowych o adresach publicznych, prywatnych oraz adresach specjalnych w czwartej wersji protokołu IP. Aby komunikacja w sieciach IP przebiegała sprawnie, czy to w ramach jednej zamkniętej sieci, na przykład jednego przedsiębiorstwa lub organizacji, czy to w ramach globalnego internetu, adresy nie mogą się powtarzać. W związku z tym niezbędne stało się zapewnienie unikalności adresów IP. Początkowo to zadanie spoczywało w rękach organizacji InterNIC. Organizacja ta została jednak zastąpiona inną o nazwie IANA. IANA obecnie administruje adresami IP, dbając o to, aby nie zdarzyło się to, że te same adresy IP zostaną przydzielone więcej niż jeden raz. Dodajmy, że IANA powołała regionalne organizacje zajmujące się rejestrowaniem i przedzielaniem adresów IP. Każda z nich jest tak zwanym regionalnym rejestratorem. Istnieją jednak zastosowania, w których sieci nie są połączone z siecią internet, bądź są sieciami zamkniętymi, np. sieci banków, szpitali, wojska. Nie potrzebują unikalnych w skali globu adresów IP. Dla takich zastosowań wydzielono w klasach A, B i C po jednym bloku adresów do tak zwanego użytku prywatnego. Są to z klasy A sieć 10.0.0.0, z maską 255.0.0.0, z klasy B sieć 172.16.0.0, z maską 255.240.0.0 oraz z klasy C sieć 192.168.0.0 z maską 255.255.00.0. Kiedy projektujesz sieć firmową, szkolną czy domową, możesz bez żadnych konsekwencji korzystać z dowolnej z tych przestrzeni. W momencie, gdy zechcesz podłączyć ją do internetu, twój router brzegowy będzie musiał przetłumaczyć adresy prywatne na odpowiedni adres publiczny, przydzielony przez twojego dostawcę internetu. Usługa tłumaczenia adresów to NAT. Kolejne adresy, których próżno szukać w przestrzeni publicznej internetu, to adresy specjalne. Wśród nich znajdują się 127.0.0.1, maska 255.0.0.0, będący adresem tzw. pętli zwrotnej. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Czym jest adres pętli zwrotnej? Otóż w momencie, kiedy chcemy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania protokołów TCP łamane przez IP, w naszym komputerze możemy wywołać sami swój host przez taki adres. Często na serwerach, gdzie współpracuje kilka aplikacji, wywołują się one po adresie pętli zwrotnej, który niezależnie od adresu interfejsu sieciowego zawsze jest taki sam. Cała klasa A 127.0.0.0 jest wykluczona z adresacji internetowej. Adresy 169.254.0.1 do 169.254.255.254, sieć 169.254.0.0, maska 255.255.0.0 przyznawane przez mechanizm APIPA. Mechanizm APIPA przyznaje adresy, kiedy host ustanowiony do automatycznej konfiguracji nie uzyska adresu z serwera DHCP. 0.0.0.0, czyli adres domyślnej trasy routingu w sieciach podłączonych do internetu. W połączeniu z maską 0.0.0.0 i adresem domyślnej bramy stanowi on obowiązkowy wpis w tablicach routerów. Możemy go odczytywać w sposób następujący. Jeżeli adres, do którego ma trafić pakiet, nie należy do żadnej sieci zdefiniowanej w tablicy routingu, wyślij go na adres domyślnej bramy oraz 255.255.255, czyli adres lokalnej pętli zwrotnej. Jeśli chcemy wysyłać informacje do wszystkich hostów swojej sieci, do której należymy, korzystamy właśnie z tego adresu. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem i zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych modułach kursu.